Cześć wami, chwała poszukiwacze skarbca, z tej strony Kokosfly, a ze mną jest Pinia 515. Hej. No i zaczynamy w takim pięknym punkcie widokowym, nawet widać zorzę polarną, a ja chciałem wam powiedzieć o tym, co ciekawego odkryłem w samej grze. Otóż mamy tutaj właśnie takie tokeny i rangi, powiedzmy, nie wiem, Brutala albo jakiegoś gościa, który jest wkurzony na wszystkich, badass, nie wiem konkretnie jak to przetłumaczyć. W każdym razie tutaj mamy takie zadania, challenges, one są związane z różnymi kategoriami, na przykład z różnymi kategoriami broni, albo granatów, albo tarcz, albo nie wiem, jakiegoś zbieractwa lub wrogów, dajmy na to tutaj Pain Engineering, zabij personel Hyperiona, czyli tej korporacji, która tutaj przybyła fabularnie, i za to dostajemy kolejne rangi w byciu tym brutalem lub wściekłym gościem. I potem, kiedy awansujemy na te kolejne rangi, to dostajemy takie tokeny i dzięki tym tokenom możemy dostosowywać swoją postać i czynić ją bardziej oryginalną, oryginalniejszą od innych graczy, nie tylko poprzez zmianę koloru skórki albo poprzez zmianę facjaty. No i zaraz zobaczymy, co te tokeny dają, bo jeszcze tego nie klikałem, więc klikamy w Redeem Token. I tutaj mogę wybrać jakąś nagrodę, Elemental Effect Damage, czyli obrażenia od żywiołów, prędkość ataku, obrażenia od granatów, maksymalne zdrowie albo celność broni. I te modyfikacje będą się stosowały do wszystkich naszych postaci w grze, także jeżeli będziecie mieli je w pełni rozwinięte, a będziecie grali pierwszopoziomową postacią, to również się będą stosowały. Ja może sobie zwiększę szybkość strzału. O, 1% mi się zwiększyła szybkość strzału, a tutaj macie na dole takie bonusowe statystyki. Się pojawiły, o ile ta szybkość strzału ogólnie jest zwiększona do każdej postaci. Paulina, może też sobie te tokeny wydasz. I wracamy do was po krótkiej chwili. Mieliśmy pewne problemy techniczne. Niestety Paulina ma problemy z dźwiękiem, który się częstokroć po prostu wyłącza, i ściągnęła najnowsze sterowniki do karty dźwiękowej zintegrowanej, ale średnio to pomaga. A myśmy mówili o tych tokenach, za które wykupujemy specjalne umiejętności. Jak widzicie, tu, tam gdzie był Fire Rate, umiejętność pojawiła się, nowa umiejętność obrażenia od obrażeń z broni ręcznej, więc to się chyba wszystko zmienia. Jeszcze sobie dodam, oj, reload speed i pięknie. Także już wszystko mam wykupione, o czym to jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, że jeżeli klikniecie sobie na taki rąbik, znowu w tym menu, dzięki któremu możecie na przykład wejść do ekwipunku. Jeżeli klikniecie sobie w rąbik po lewej stronie, to macie tam śledzone zadania. I zadania z turbinką są zadaniami pobocznymi, a zadania z takim znaczkiem drogi są zadaniami głównymi. Jeszcze mamy tutaj jakieś nieodkryte zadanie. Nie wiem, na czym ono polega. Być może na odkryciu jakichś rzeczy. Oj, proszę, nie mogę zmienić. Nie mogę zmienić zadania śledzonego. O, już mogę. Dobra, to pójdziemy najpierw do jakiegoś zadania pobocznego i możemy startować i ruszać z tym koksem. No dobra. Jeszcze taka jedna, może taka mała wskazówka. Jeżeli widzicie jakieś skrzynki, które mają taki zielony... świecą się na zielono, to znaczy, że można je otwierać i coś tam się znajduje. Podnosimy przyciskiem E i jak długo przytrzymamy przycisk E, to zbieramy wszystko, co jest do wzięcia z danego obszaru. To musimy się jakoś wydostać do tego zadania. Chyba gdzieś na dole tutaj będzie. Mam nadzieję, że głos jest w miarę w porządku, jeżeli chodzi o głośność efektów. Idziesz? Myślę, że tutaj trzeba pójść. No, dokładnie. Jak
Tylko że już odpaliłem to zadanie z claptrapem. No tak, pod M mamy mapę, jak zawsze. Mamy zaznaczony punkt, gdzie powinniśmy się udać. Możemy przybliżać, oddalać. A pod Q mamy legendę. No i podoba mi się ta kraina, że znajdujemy się w arktycznej przestrzeni. No i tutaj zacznie się jakaś nawalanka. Ajajajaj. No już level zdobyłem. Dobra, dobra, weź ty ich mi zdejmuj z pleców, no. Znaczy w sensie... Ja mogę zdejmować tych, którzy... Kurze, szczerze mówiąc nie wiem jak tutaj się walczy wręcz. Jeszcze nie odkryłem tego przycisku. No i skrzyneczka. A tutaj mamy jakieś nagranie. Audiolog. O, to jest chyba do tego zadania... A, i znaleźliśmy audiolog do zadania trzeciego pobocznego, czwartego pobocznego, którego nie mogliśmy odblokować na minimapie. Okej. Okay. Hyperion hasn't diverted any troops from New Haven to pursue us, and a sandstorm has devoured their nearest frontier town. We just did... Oh, damn it! Everyone, get away from the windows! Spadaj. ...discovered one of Helena Pierce's audio logs. She was a lieutenant in the Crimson Raiders, the anti-Hyperion resistance. I'd be very interested to know what became of her. If you could find the rest of those audio logs, I would be more than happy to pay you for. Mówi nam, żebyśmy znaleźli jakieś audiologi. Wydaje mi się, że przez to gra po prostu promuje eksplorację. Paulina. Czyżbyśmy znowu mieli jakieś problemy z dźwiękiem? Bo ja cię nie słyszę. Oh, jak widzicie, gra nie ma. Ma pewne problemy i nie uniknie licznych bugów i błędów, które będą pewnie naprawiane w przyszłych patchach. Jeżeli się kupuje grę od razu po premierze, to należy się liczyć z tym, że. Będą rzeczy, które przeszkodzą nam w czerpaniu przyjemności z rozgrywki, na przykład jakaś kiepska optymalizacja lub niedopasowanie do komputerów, na których gramy. No, ale takie są koszty zagrania w tytuł, który się pojawił całkiem niedawno. Także... Ja chyba będę znowu was musiał przeprosić na moment. I niebawem do was wracamy. Hej. Okej, jesteśmy z powrotem. Już chyba poradziliśmy sobie z tym problemem, który nękał Paulinę. Mam przynajmniej taką nadzieję... Naprawdę wkurzający problem to był. Mamy tutaj bronić claptrapa naszego. Jestem ciekaw, czy awansowaliśmy na czwarty poziom i jestem ciekaw, czy będziemy mogli sobie odblokować, czy będziemy mieli punkty do rozdania na nasze umiejętności. No, w miarę zabijania przeciwników będziemy odblokowywali te wyzwania, o których wam mówiłem wcześniej. Zabijania z różnych broni, czy to z granatów. Czy to z czego innego? Kurczę, już mi się amunicja kończy.
Strasznie mi jest potrzebna amunicja do snajperki. Bym wiedziała, jak to mu ci oddało. Wiesz co? Myślę, że... O kurczę. Gościu się wysadził przy mnie. Myślę, że wiem, jak to zrobić. Bo widziałem, że jak podchodziłem do ciebie... Chodź tutaj, Paulina. Otwieram rzeczy jeszcze. Jak podchodziłem do ciebie... No, mogę nacisnąć X, żebyśmy się wymienili. Właśnie wysłałem ci żądanie wymiany. Ale amunicji chyba nie można wymieniać, niestety. Ale szkoda. O, i można w pojedynek stanąć, popatrzcie. Duel. Taka opcja. Ciekawe. No nic, no, niestety nie możemy się wymienić amunicją. Dlatego może... Ale można zawsze próbować. Tak, wiemy, że ty tam... To? Kurczę, tutaj będzie jakiś boss, bo jest, kurczę, takie zejście. Jestem pewien, cholera. Tam jest jakiś zielony przedmiot na dole. Tarcza. Zielona. No. To co, zejść? Ale jak się tędy dostaniemy z powrotem? Bo tak jakoś... No krętkę chyba. A, dobra. Dobra, ja zejdę. Dobra, ja też schodzę. Czekaj, bo mi się ta tarcza przyda, bo ja nie mam... O, wow, wszystko lepsze od mojej. O, już nawet... Jeżeli przytrzymasz klawisz E nad jakąś bronią lub elementem wyposażenia, to zakładasz ją automatycznie. Jeżeli po prostu klikniesz E, to ją bierzesz z ziemi, tylko i wyłącznie. Dobra. No, wskoczyłaś tam. Zdarza mi się. No dobra. Czeka nas jakaś potyczka. Z bossem, tak mi się wydaje. Postaraj się, żeby cię nie trafili bezpośrednio z tego działa, bo widziałem, że jedno wyzwanie jest do tego. To działa! Z tego dużego działa! Tak, on właśnie celuje we mnie. Ale żeby cię nie trafili bezpośrednio, bo... Mam mało życia, powinna się leczyć. Au, za późno. Padłaś? Nie. Dobra. Tak, weź się schroń za czymś. Schroniłam się, ale one latają czy skaczą. Dobra, biegnę do ciebie. Okej, ja się chronię. A jak się schylić? C. Kurczę, tutaj jest taki mały gnojek. Który lata. No właśnie, a ja już też mam bardzo mało życia. Może najpierw się nim zajmiemy. Albo ty się nim zajmij. Ja się zajmę tym działem. Ja się zajmę działem, a ty małym gnojkiem. Gnojek właśnie nadlatuje. Paszaj. On rzuca jakimiś... Jezu, ile on ma życia. A, nie mam ammo, super. W ogóle? Zmień, może wejść do ekwipunku i zmień broń, no. Ja już rozwalam to działo, zaraz ci pomogę z tym gnojkiem. Kurczę, nie, poczekaj, ja nie chcę rozwalić działa jako takiego, tylko chcę gościa. Dobra, już prawie schodzi. Też już mam mało życia generalnie. Już zeszło mi. Ach, kurde. Dobra, gość upadł. Nie padł. Nie padł. Już padł. No, ale... Ale chcę cię podnieść, no. To podnoś.
proszę ci, nie bronię. Dobra, dobra, no nie mogłem się jakoś podnieść. Znowu poziom otrzymałem. Nie wiem, czy spełniliśmy wyzwanie, bo... Drugi? A nie, bo to chyba ten, którego zestrzeliłem z tego działa. Się ruszają. Ach, nie mam mamo, super. Zmieniłaś broń, tak? Jeszcze nie, no kiedy? Dobra, uciekaj, uciekaj. No! Po prostu otwieraj skrzynki. Właśnie to próbowałam zrobić. Okay. Dobra, dobra. Kurczę, ci goście ciągle tutaj lecą. No, rzuca granatami, to nie jest tak źle. Dobra, prawie pada. Padł. Dobra, chyba mamy punkt, wiesz, umiejętności do rozdania, tak mi się wydaje. Bo nad paseczkami życia i tarczy masz, ja przynajmniej mam taki świecący... Tak, jeden. No właśnie. A mamy sporo granatów. Dostałem modyfikację do granatu, tylko muszę odkryć, jak ją się tutaj używa. Dobra, przeszukajmy najpierw to całe pomieszczenie. Jak widzicie, warto mieć amunicję. Znaczy, warto mieć broń na wyposażeniu, która nie korzysta z tego samego rodzaju amunicji. No ja nie korzystałem z tego samego, tylko niestety... Mamy tylko odblokowane dwa miejsca na broń, tak? Mm-hmm. Ja wybrałam snajperkę i podejrzę, no. A mam tylko... Kałasznikowa, o. Popatrz, tutaj jest modyfikacja do granatu. Się skończyły po prostu naboje do kałacha i... Gdzie? No właśnie ją podniosłaś, taka zielona. Aha. Po prostu... A, jakiś pistol. Ja mam tylko dyspozycję snajperkę. No może nie używaj snajperki w takim razie, bo moja postać ma ten specjalne umiejętności do snajperki. No spoko, ale chodziło o to, że no jednak chciałabym być użyteczna także na dłuższe odległości, tak? No możemy się podzielić w ten sposób, że ja będę walczył na większe odległości, a ty wiesz, po prostu nie dopuszczasz wrogów do mnie. Tak, a później znowu, że będzie tak, że ja mam mało osiągnięć, a ty masz full. Ale no to w bliskim kontakcie, walcząc z wrogami, to będziesz miała teoretycznie więcej osiągnięć ode mnie. Wyzwań ukończonych. No dobra, zajmijmy się na razie może tą modyfikacją. Już wiem nawet, gdzie się ją wkłada. Full, chodź tutaj, masz tutaj tarczę do zabrania. Wiem, ale one są gorsze od mojej. Ale zawsze muszę je sprzedać, kokos. Dobra, dobra. Już wiem, gdzie się tą modyfikację wkłada w inventory ekwipunku. Mamy tutaj takie... Czekaj, teraz mi powiesz. Taki symbol granatu, tarczy. Dalej. Już otworzyła się ekwipunek? Tak. To na samym dole, tam gdzie masz tarczę, to pod tarczą jest taki symbol granatu. I tam, tak. No właśnie, masz tam coś? Tak. Zielone? No, pewnie tak. No, w każdym razie to są modyfikacje do granatów, tylko jak się tutaj rzuca granatami, muszę jeszcze sprawdzić w opcjach i klawiszach. G? Też mam zero. Tak, G się rzuca granaty. Cicho, Claptrap. Przestań kłapać dziobem swoim.
No dobra, to może jeszcze zobaczymy awans i możemy wydać jeden punkt tylko i wyłącznie na jedną umiejętność, taką podstawową, z której korzysta nasza postać, definiującą umiejętność naszą postać. To ja w takim razie wydam i tutaj jest zwodzenie, deception. Muszę nacisnąć F, żeby stworzyć holograficzną przynętę. A ja znikam na kilka sekund. Im dłużej jestem ukryty i niewidoczny, tym więcej obrażeń mój następny atak zadaje przeciwnikom. Lecz im dłużej jestem niewidoczny, tym czas odnowienia kolejnego użycia tej umiejętności wzrasta. No i tutaj mamy właściwości tej umiejętności na dole: 15 sekund odnowienia, 650% więcej obrażeń od walki wręcz, kiedy wyjdę z tej niewidzialności, albo 200% od walki z broni strzelających, no i jeszcze do krytycznych obrażeń z broni strzelających. No dobra, spróbuję. Okej. Fajne, fajne. I widzę, że po mojej lewej ta umiejętność się regeneruje. Jak widzicie, nad paskiem tarczy jest czas regeneracji. Ten symbol się zapełnia powoli białym i znowu mogę jej użyć. A ty co tam ciekawego masz? Nie, Zainwestuj ten punkt umiejętności w tą swoją bazową umiejętność. teraz powiedz mi, co robić. No musisz wejść w umiejętności, taki celowniczek, tak? No. Menu. I tam naciskasz tą taką umiejętność, która jest takim prostokątem, jest taka największa na samej górze. Oko, już. Już? To użyj F. A przytrzymaj to? Nie wiem. Przytrzymaj F. Nie możesz tego przytrzymać? Co to robi w ogóle, bo ja nie wiem zupełnie. Nie wiem. No tam jest opis, ale to może w następnym odcinku się zorientujemy. No dobra, prowadź, klaptrapie. Dobra, chyba muszę użyć tego działa. Odsunąć się go. No. Drive klaptrapa. No chyba chcesz to. No chyba. Co jest? Dobra. Chyba tak miałem zrobić generalnie, bo on by się nigdy nie odsunął. Ajaj. Dobra, Paulina, lepiej stamtąd spadaj i idź gdzieś w bardziej bezpieczną odległość. Pytam się, czy on bezpieczny. No dobra. Teraz oni Popatrz, jak gonią. jest potworek, znaczy przeciwnik z napisem Baras, to znaczy, że jest bardziej wytrzymały od reszty. Tak mi się wydaje. Kurczę, popatrzcie, jakie uniki stosuję, a nie mogę w ogóle w nich trafić, no. No już też nie mam amunicji. Ale na szczęście do tego zapasowej broni, do zapasowej broni mam tę amunicję. No dobra. Tak, coś tam jest, jest. Jeszcze jeden gościu. Okej, okay, już. No daj spokój. No jeszcze idę. Lecą. Sucker. Ale ile ich. Aha.
Niektórzy mają tarcze. Rzuć jakiś granacik. O! Patrz, co bym zrobiłam. Co? Co się stało? A to ci pokażę. Wiesz co? Inaczej to rozwiążę. Ja muszę... Trzeba było tak od początku zrobić. A nie, tylko zmarnowałem amunicję, no. Co? Podnosiłaś ich tą specjalną umiejętnością, czy co? Już ci mówię, co ta specjalna umiejętność robi. Mianowicie... łapie w bańkę. No. Podnosi do góry. Nie mogą się ruszać. Aha, no to spoko, ale... Aha, to ciekawe, ile to trwa tylko. 15 sekund, bo to akurat zdążyłam się zorientować. Cooldown 13 sekund, to jest chyba odnowienie. Tak, tak, tak. Czyli co 13 sekund? Ha. A to ciekawe, ile razy... Tylko jeden raz możesz tego użyć, tak? No, raz na 13 sekund. Dobra. Z tego co widzę, to jesteś dosyć poważnie ranna. No, tak. No, odkrywając nowe... Mam full. Powywalaj te białe bronie. Nie będziemy się z tym cackać. Tam zszedłeś? No tutaj masz aptekę. O, fajnie, walczą między sobą, to dobrze. Dobra, ja z tym pistolecikiem. To ja... Niewiele zdziałam na dystans. Kurczę, no jest ich tutaj trochę, ja mam jakąś taką nędzną pukawkę. Nie przesadzaj, też mam pistolecik. No. Daj spokój z tymi pistoletami. Może i to się nada, jak będziemy mieli więcej broni do dyspozycji, bo na razie ten pistolecik to wiesz... Jedna wielka ściema. Pamiętam. Mam jakąś amunicję? Nie mam amunicji do snajperki. Te pistoleciki fajne są, tak są lepsze. No, ja na swój wcale nie narzekam. Kurczę. Claptrop's got a new friend, huh? I gotta say, I missed the little hunk of junk. The noises he made when we set him on fire brings a tear to my eye. No i znowu idą. Uważaj, bo ci badass rzucają granatami z tego co widzę. Jeszcze ktoś strzela? Z góry? Ojej, włączyłem umiejętność specjalną. A nawet go nie trafiłem. Kurczę, uwielbiam ten model zadawania obrażeń. Jak te obrażenia się sypią z tych przeciwników, nie? O kurczę, ten to jest mocny. Oła! Gdzie ty jesteś? Spadłaś gdzieś? Uważaj, bo im obrażenia na tarczy też się zapewne regenerują. Muszę wam powiedzieć, że broń nie jest taka stabilna, ona drży, ona się rusza ciągle. Zauważyłam.
przez co kokosom się to bardziej podoba, bo to jest takie bardziej realistyczne. No a jak? Przecież ręce chodzą. Mi to czasami szczególnie chodzą. Tak, tak. O Jezu, jeszcze idą. O, nie mam amunicji. Znowu? Tak. Kurczę, sporo ich tutaj. Tyle ci powiem. Jakieś granaty pod kubą. Ciągle jakieś wyzwania odblokowuje, że tak powiem. No jak w niego mogłem nie trafić z takiej odległości? Błagam. Już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jeden badass został, który rzucił właśnie granatem. To z tyłu. Z tyłu jeszcze są? Dobra, to bierz tych z tyłu. Chodź tutaj, chamie ze wsi. Okej. Dobra. O, jaki broń. A jakieś shotguny dwa?